Uwaga! Ten odcinek zawiera spoiler na temat niespodzianki, która wydarzy się po Community Day Classic z Dratini. Jeśli nie chcesz sobie zepsuć tej niespodzianki, nie oglądaj tego filmu. Moi drodzy, w Pokémon Go po raz kolejny widzimy nowego Pokémona. Podobna sytuacja jak z Meltanem. To było nie wiem ile lat temu, x lat temu, ale po raz kolejny po Community Day mamy pokazanego nowego Pokémona Pokémon Go z regionu Paldea i to jest generacja 9. Nie wiem jeszcze jak on się nazywa, ale o godzinie 17, jak skończy się Community Day Classic na Dratini, spotkamy. Będziemy mogli spotkać tego Pokémona, ale nie będziemy mieli z nim żadnej interakcji, nie będziemy mogli go złapać. Będzie on po prostu za nami chodził. Jak możecie oczywiście zobaczyć, tutaj jest filmik w internecie. Minersi, Pokeminers znaleźli oczywiście tego 3D model tego Pokémona wczoraj. Na Twitterze dosyć głośno o tym było, nie wiedzieliśmy co się wydarzy, co, jak to będzie w ogóle pokazane. I teraz oczywiście przez to, że Nowa Zelandia, Australia, no wszyscy już te Community Day swoje Classic pokończyli, to oczywiście wiemy co tam się wydarzyło. Także no ten nowy Pokémon, taki dosyć śmieszny, tutaj jakaś monetka, taki niby robak, zabawnie on wygląda. Oczywiście możecie zobaczyć to na zbliżeniu i o godzinie 17:00 większość pokestopów zmieni się w złote pokestopy i będą one dawać nam bardzo dużo itemków. Więc jak ktoś będzie chciał się nastakować itemkami, to można oczywiście po godzinie 17 sobie pograć, pokręcić stopami, bo dosyć sporo tych rzeczy leci. I tutaj będziemy dostawać nowy item. Tutaj jest chyba 6 znaków zapytania coin. On jest zupełnie na samym dole w naszym item bagu, więc ala taki jakiś Evolution Stone. Nie wiadomo do czego on będzie służył. Tutaj jak możemy przeczytać, a coin with a mysterious air in the it seems to have originated in the Paldea region. Więc możliwe, że to będzie jakiś coin, który będzie ewoluował Pokémony z regionu Paldea. Oczywiście Pokémon Scarlet i Violet wychodzą 18 listopada, więc to taki tutaj pewnie teaser w Pokémon Go do tego. I jeszcze w Pokémon Go także profesor Willow przedstawi nam tutaj, to jest właśnie, nie wiem czy to jest profesor, czy kto to jest, ale tutaj nasz Jack. Jack tutaj też nam się pojawi, przedstawi nam on właśnie, profesor Willow właśnie nam go przedstawi i będziemy mieli tutaj coś opowiedziane o tym właśnie itemku, więc nowy Pokémon. Tutaj coś widziałem na temat typingu, ale no nie chcę tutaj, wiecie, mówić za dużo. To są i tak oczywiście spoilery. Jeżeli ktoś no chce oczywiście wiedzieć, co się wydarzy po godzinie 17, po Community Day z Dratini, to oczywiście no możecie obejrzeć sobie cały odcinek, kto sobie na przykład przewinął do tego momentu. Ale no tak to wygląda sytuacja w Pokémon Go, jeśli chodzi o po Community Day. Nowy Pokémon będzie za nami chodził, z Pokestopów będziemy mogli otrzymywać item, znaki zapytania, coin, więc no tak naprawdę jeszcze nic nie wiemy dokładnie. Na pewno się w przyszłości oczywiście wszystkiego dowiemy, także pamiętajcie, subskrybujcie kanał, dzwoneczek, łapeczka w górę, jeśli podobał wam się odcinek. I oczywiście nie zapomnijmy o naszym no, Community Day Classic, bo mamy tutaj 3 razy Stardust za łapanie Dratini, 5 fotobomb, więc jeżeli komuś brakuje do medalu fotobomby, to też tutaj oczywiście łatwy, tutaj 5 fotobomb do zaliczenia na medal, żeby otrzymać ten platynowy. No i oczywiście Dragonair może ewoluować w Dragonite'a, żeby otrzymać specjalny atak Draco Meteor, ale jeśli robicie PvP, no właściwie ten atak ani nie jest przydatny do PvP, ani do PvE, czyli na rajdy. Bardziej przydatny na Dragonite jest Outrage, ale no tutaj jeśli mamy jakieś Shadow, na przykład Dratini, już z usuniętym atakiem Frustration, no to tutaj też możemy oczywiście Draco Meteora sobie taki atak zrobić. Special Research, 3 godzinne lury. I co? I to wszystko. Życzę wam powodzenia. Dajcie znać w komentarzach, jak tam się zaopatrujecie na tego nowego Pokémona. Ciekaw jestem, jak on będzie się nazywał. Śmieszny, taki malucieńki, tiny. Właśnie jak to wszyscy piszą na Twitterze, będzie za nami chodził. No i musimy czekać, co się wydarzy dalej. Także pamiętajcie, łapeczka w górę, subskrybujcie kanał, dzwoneczek, żeby oczywiście mieć informacje na bieżąco z Pokémon Go i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć. We'll be right back.